Siemano kurczaczki, powiedzcie czy mnie słychać dobrze. Raz, dwa, trzy, słychać mnie? Napiszcie szybko w komentarzu. Jak mnie widać? Napiszcie mi też czy jest opóźnienie między tym co mówię, a jak poruszają się moje usta. Bo ja tutaj muszę jakieś totalne kombinacje alpejskie robić, żeby mieć taką jakość obrazu i żeby dźwięk był zsynchronizowany z wideo. Ale postarałem się, zrobiłem to dla was. Żadnego opóźnienia, cudownie. Jeżeli coś by się stało, coś by się zacięło, jest na to szansa. Bo wystarczy jeden niewłaściwy ruch moją ręką przy kablu i wideo się zacina. No to przełączę się na drugą kamerkę, która będzie gorsza jakościowo, ale webinar będzie trwał dalej. Bo może też być taka szansa. Ale mega mi się podoba, że jest taka jakość. Aż mi się fajnie patrzy na siebie w końcu, bo wcześniej patrzyłem się jakby na siebie jak na ziemniaka jakiegoś. A teraz wyglądam dosyć względnie. Zwłaszcza w tym świetle, które sobie idealnie ustawiłem, żeby mi wyprofilowało twarz. Zmieniłeś mi stówkę. Nie zmieniłem. Miejscówka jest to sama. Zmieniła się kamera i po prostu perspektywa, więc z tej perspektywy nie nagrywałem jeszcze. A no i tyle. Dlatego może nikt wcześniej nie zwrócił jakoś tam na to uwagi. Pink Floyd w tle. Pink Floyd w tle? Nie. O właśnie, czy nie słychać za głośno muzyki? Elo, siema, witajcie. Jeszcze powiedzcie mi jak z muzyką. Nie, to nie jest Pink Floyd, to są jakieś inne dziwne klimaty melancholijno-wesołe. Dzięki. Muza git, dobra. Live Jamesa, nauka kolokwium z anatomii. Dokładnie. Dobra. Tak czy inaczej, witajcie na naszym kolejnym webinarze. Fajnie, że jesteście. Więcej mi pytań zadacie, tym będzie fajniej. To jest edycja walentynkowa, więc powiem też pokrótce, co możecie robić w najbliższych dniach. Opowiem trochę o moich przemyśleniach na temat tego, co się ostatnio dzieje. Jak to wszystko teraz wygląda w kontekście poznawania dziewczyn. Jak widzę, jak faceci sobie teraz radzą, a jak sobie nie radzą. Bo mam kilka takich przemyśleń, więc może coś z tego wyciągniecie dla siebie. No ale ten webinar jest głównie dla was. Nie organizuję ich często, więc podpowiadam na wasze pytania. Mam nadzieję, że będziemy się świetnie, rewelacyjnie bawić, jak na dyskotece w podstawówce, gdy byliśmy zawstydzeni, żeby podejść do dziewczyny, w której się kochaliśmy. Nie wiem, czy wy. Nie wiem, ile macie lat, jak wasze dyskoteki wyglądały, ale ja już mam tam po 30, jestem po 30 i w podsyłówce. Wszyscy tańczyli tak, że ja dziewczynę łapałem za biodra, a dziewczynę łapała mnie tu i się kręciliśmy tak do dilemy R. Kelly'ego i jakiejś tam laski. Oczywiście cali spoceni ze strachu, że w ogóle poprosiliśmy jakąś dziewczynę do tańca. Spoceni też, bo po co się myć wcześniej? Nie wiem, co ja gadam. Ale to u mnie normalne. Dobra. James, czemu w kondomie można ruch 3 kropki godzinami, a bez 10-15 minut już zrobione? Bo w kondomie jest taki mały silniczek, sprzęt, który uniemożliwia dojście szybkie. To jest wszystko jedna wielka konspiracja wielkiej korporacji, żebyśmy nie dochodzili. A tak serio, to gdzieś tam chyba kolega napisał, że jest po prostu mniejsze uwrażliwienie. Jakąś tam alternatywą jest... Są prezerwatywy, które zwiększają doznania, czyli mają jakiś krem, który podrażnia nasze petardy i mamy wrażenie, jakby tam bardziej nas paliło, więc są jakieś takie podobne wrażenie, jakby to było na serio. No i też są cieńsze. Są takie kondomy, które są cieńsze. Jeżeli kondom pęka, to raczej to jest jakaś wada fabryczna. Kondom raczej nie pęknie w tak łatwy sposób. Nawet jeżeli macie 5-metrową kutangę, to nie jest to takie proste, nie? Istnieje też seks przerywany, jeżeli jesteście hardkorowcami. Tak jak ja kiedyś.
Ale nie bądźcie hardkorowcami, to jest głupie. Cześć Byku, miło cię znowu widzieć. Powiedz mi, jak to robić, by nie myśleć o dziewczynie, z którą spędziliście dobrze pierwszą randkę i na koniec niej całowaliśmy się namiętnie do tego stopnia. Ciąg dalszy nastąpi. Jak zbudowałeś ładnie napięcie ze mną. Szkoda, że tej wiadomości nie ma gdzieś tam mega nisko, nie? Jest teraz... do tego stopnia powiedziała, całujesz tak dobrze, że rozpływam się przy tobie, musiałam się ogarnąć, bo już widziałam nas w łóżku. Po czym wszystkim zjebałem. Zła logistyka, ja 27 lat, ona 30. Okej, okay. Dobrze, zapytałeś się, jak nie myśleć. Ja już od razu zacząłem kminić w sumie, o co chodzi, gdzie jest pytanie. Ale pytanie jest, jak nie myśleć. Stary, nie ma rady na to, jak nie myśleć o dziewczynie, w której nam było mega przyjemnie, mega fajnie spędziliśmy czas. Nie ma rady na to. Ja nawet wam powiem, że ja w szczycie formy, gdy nie zajmowałem się niczym innym niż tylko poznawaniem dziewczyn, to już aż było chore, ile tego poznawałem. To zdarzyły się dziewczyny, które były którejś z kolei, które powiedzmy w cudzysłowie zawracały mi w głowie, czyli myślałem o nich więcej niż o innych dziewczynach. I też jeżeli coś się stało, kontakt się urywał, to też o nich myślałem i było to wkurwiające, że na przykład coś się kończyło, nie? Ale to trzeba przebolać. U mnie to trwało, powiem wam tak, w kontekście już takim zdroworozsądkowym podejściu, to takie rzeczy zawsze mijają, nie? Tak czy inaczej. I to taka jakaś, nie wiem, smutek albo jakaś tęsknota, albo że coś nie wyszło, takie poczucie, że o szkodę, że to nie wyszło, to u każdego mija. U mnie mija szybko, nie? Bo mam takie predyspozycje, że nie jestem aż na tyle neurotyczny, żeby gdzieś tam trwać w tych swoich negatywnych, melancholijnych myślach zbyt długo. Po prostu potrafię się szybko regulować. Niektórzy potrzebują więcej na to czasu, to też jest normalne. Najlepszym chyba takim sposobem, na który ty możesz wpłynąć, no to jakoś racjonalizować sobie to, no, że takie rzeczy się zdarzają, że na przykład coś nie wyszło, koniec kontaktu, mimo tego, że było fajnie. Są inne dziewczyny, nie? Są. Jeżeli myślałeś, że ona jest wyjątkowa, to nie jest. Ja zawsze powtarzam, jak ktoś mówi, ta dziewczyna jest wyjątkowa, dlatego muszę się z nią umówić za wszelką cenę. To ja wtedy mówię, to skoro twoja jest wyjątkowa, to co na przykład z moją? To co? Twoja jest bardziej wyjątkowa od mojej? Chuju ty? Co ty sobie myślisz? Więc nie ma wyjątkowych dziewczyn. Chyba, że naprawdę dziewczyna gdzieś tam odbiega od jakiejś, nie wiem, kurwa, jakąś mega biznesmenką, altruistką, pomaga całemu światu, rewolucjonizuje naszą ówczesną technologię. To wtedy rzeczywiście może odbiegać trochę od normy. Ale wątpię, żebyście taką poznali. Ja taki nie poznałem. Ogólnie, jeżeli wydaje się trochę zamulony, to przyznaję się. Mogę być trochę zamulony z tego powodu, że jestem po sesji. Ten semestr tak mnie wyruchał strasznie na studiach. Tyle fakultetów miałem, zaliczeń non-stop. Wczoraj miałem poprawkę. Słabo mi poszło, więc nie wiem, czy nie będę miał nawet warunku. Moja pierwsza w ogóle w życiu poprawka z czegoś i mega tego dużo materiału było, nie? Więc jestem po prostu wykończony, nie? Nie muszę odpocząć przez kilka dni. Jak twoim zdaniem jest powód, jaki twoim zdaniem jest powód zniechęcenia koleżanek do nowo poznanych facetów? Dobra, muszę się skupić, jeszcze raz przeczytać to zdanie, bo aż mi się w głowie zakręciło. Jaki twoim zdaniem jest powód zniechęcenia koleżanek do nowo poznanych facetów? Dobra, dlaczego nowo poznane koleżanki zniechęcają... Nie. nie mogę ułożyć sobie w głowie tego zdania. Zazdrość, niezdrowa troska. I co ciekawsze, dlaczego taka krytyka koleżanki działa, mimo że dziewczyna faceta polubiła? Okej, okay, to dlaczego poznając dziewczynę, jej koleżanki wpływają na tą dziewczynę, tak? O to chodzi? Dobrze to rozumiem? Tak sobie to wyobrażam, bo takie rzeczy się zdarzają. Dlaczego? Ponieważ ogólnie dziewczyny tworzą jakąś swoją paczkę, jakąś swoją małą grupę.
wymieniają się tam. Dziewczyny, jeżeli już się zaprzyjaźnią, to one są bardzo blisko siebie i one rzeczywiście potrafią mocno na siebie wpłynąć. No zresztą tak jak tak ludzie działają, no wpływamy na siebie, nie? Więc po prostu, no, koleżanki mogą wpłynąć, koniec, kropka, no. I twój kumpel też może na ciebie wpłynąć, chociaż uważam, że faceci mniej wpływają na facetów, ponieważ jesteśmy bardziej romantyczni. Jeżeli na przykład dziewczyna dźga nas nożem codziennie po przebudzeniu i mamy już tego dosyć, bo chce nas zabić, to nasza romantyczna dusza może zamknąć się na wszystkie argumenty naszych znajomych, rodzinę i dalej trwać w jakiejś takiej chujowej relacji. Dziewczyny, moim zdaniem przynajmniej, potrafią łatwiej ocenić, jeżeli coś im się nie podoba. Ktoś potrafi bardziej wpłynąć na to, by one zauważyły, że coś nie gra w jakiejś tam ich relacji, nie? Ale zrobiłem masło maślane. Mam nadzieję, że mnie zrozumieliście. Więc po prostu tak jest, tak ludzie działają, no, wpływają na siebie. No. Nie mówię, że zawsze. Nie mówię, że zawsze, bo bardzo dużo dziewczyn, które się ze mną spotykały, i później ich znajome dowiedziały się, co ja robię, kim jestem, zwłaszcza kiedyś, jeszcze jak mieszkałem we Wrocławiu, to wszyscy oczywiście odradzali spotykania się ze mną, a często te dziewczyny robiły na złość i właściwie po kryjomu się ze mną spotykały i ukrywały naszą relację ze wszystkimi. Więc. Więc jeżeli jesteście łobuzem, którego trzeba uciekać, i wszystkie wasze znajome przestrzegają przed wami, to często to może działać jak jakaś taka odwrócona psychologia. I rzeczywiście trochę jest pewien taki schemat, że niektórzy mocno działają, mocno na nich wpływa to, co jest zakazane, czyli że chcą jeszcze mocniej tego spróbować. Muszę więcej oddychać, gdy mówię, bo się zapowietrzę. Przychody z czatu. Ktoś mi wpłacił donata. Nie zauważyłem tego, sorry. Fan Realu, pokaż wzrok do kamery, co ma to coś. O kurwa, żeś mi dowalił teraz, stary. Nie zadawajcie mi takich pytań. To nie wyjdzie, będę się śmiał. Słuchajcie, ten wzrok to ma to coś. Ten wzrok, który ma to coś, jest na zdjęciu, na głównym zdjęciu, jak wejdziecie na kurs Męska Charyzma, czyli samiec alfa PL łamany przez Męska Charyzma. Tam jak z dziewczyną stoję, to tam jest to spojrzenie. Więc tam można to dostrzec mniej więcej. W tym kursie oczywiście też jest opisane, jak mieć to spojrzenie, jak sobie je wyrobić za pomocą wielu ćwiczeń. Więc, ale na tym zdjęciu. Ja wam nie pokażę, bo tu wstydzę się. To będzie cringe trochę, nie? Nie chcę być cringe'owy i robić spojrzenie teraz sam w pokoju, który ma to coś. Jakby to nie było to. Siemano, James. Mam nadzieję, że zdrowie dopisuje, byczku. Pewnie, że dopisuje, byczku. Mordko. Pytanie, jak się motywowałeś do samotnego wychodzenia do klubów, gdy ziomki zajebali muła i wolą walić konia przy burnosach? Przyznam szczerze, że pierwsze wyjście do klubów były ciężkie, bolesne, bo kurwa, idziesz do klubu i nie wiesz, co ze sobą zrobić. Nie masz z kim gadać. Ciśnienie rośnie, zwłaszcza jeżeli jesteś introwertykiem, a ja uważam siebie za introwertyka, ale potrafię się odnaleźć wśród ludzi, nie mam z tym problemu i potrafię być towarzyski. To pierwsze dwa wyjścia to była katastrofa, ale chciałem po prostu wyjść, bo byłem zafiksowany na punkcie poznawania dziewczyn, więc to była moja motywacja, stary. No, jakby nic mnie bardziej nie motywowało niż poznać nową dziewczynę. Jeżeli kogoś to nie motywuje, nie wiem, co mogę mu doradzić, nie? W sensie, jak mam cię zmotywować, żebyś chciał poznawać dziewczyny? No, ja gdzieś tam pragnąłem tego, nie? Więc to mnie motywowało. Demotywowały mnie te emocje, które miałem, gdy byłem sam, więc. Ale gdzieś ta temat. Wtedy trzeba znaleźć narzędzia, które sprawią, że tej demotywacji będzie coraz mniej, że umiemy sobie z nim radzić, nie?
Zrobiłem o tym film na YouTube, jak sobie radzić będąc samemu w klubie. Już nie będę o tym opowiadał, bo jest dużo pytań, nie ma na to czasu. Wpisz sobie w YouTube, jak sobie radzić będąc samemu w klubie. Poszukaj u mnie też na kanale, bo ten film tam jest. I tam są rady, do których ja sam się... z których ja sam korzystałem. W sensie, ja to robiłem, więc o tym nagrałem, nie? I to działa. Siema, James. Mieć coś poważnego z laską, 23 lata, która kiedyś zdradziła swojego partnera, płakała przez niego często. To zawsze zły pomysł. Dodam, że ona też ma też złą relację z ojcem. Pozdro z Wiednia. Pozdro z Warszawy. Warszawa pozdrawia. Wiedeń. Słuchaj, no nie jest zły pomysł. No. Ja uważam, że każdemu można dać szansę. Rzeczywiście, no gdzieś tam ludzie mogą się zmienić, nie? Zwłaszcza przez jakieś silne przeżycia ludzie się zmieniają często, nie? Na gorsze, na lepsze, ale no czemu nie, no? To nie jest też zawsze tak, że jak ktoś zdradzi, to będzie miał większy... Inaczej, jak ktoś zdradził raz, no to rzeczywiście ma większe predyspozycje, żeby zrobić to drugi raz, to jest fakt, nie? Ale to nie jest... No to nie jest prawda absolutna, to nie jest korelat 1:1. Nie ma korelacji, że jak zdradziłeś, to zawsze zdradzisz drugi raz, nie? Próbujcie, nie? Jeżeli... W sensie 23 lata, nie wiem ile ty masz, ale jeżeli jesteś w podobnym wieku, to nie wiem po co gdzieś tam się tym strasznie przejmować. W tym wieku i tak najczęściej nic poważnego się nie tworzy z nikim. Więc no baw się, no. Czołem Hetmani. To się przyjęło ci hetmani. Nie wiem skąd u mnie się to wzięło, ale ci hetmani wydają się zabawni. Doradź, proszę coś doradź. Nowo poznana dziewczyna zaprasza mnie do 300 km do siebie na weekend. Ten. I chętna jest ze mną spędzić dużo czasu, ale w ciągu dnia nic nie odpisuje, tylko w nocy. Sparowała nas ogólnie. Jest szansa, że jak pojedziesz, to pocłujesz klamkę albo będziesz czekał na dworcu. Jest na to niestety szansa. Więc... A jeżeli odpisujecie tylko w nocy, no to kurwa, nie wiem. Mnóstwo może być powodów dlaczego. Może z kimś jest. Może czeka, aż ta osoba zaśnie, dopiero wtedy pisze. A może jest na. A może w ciągu dnia pracuje, a w nocy nie wiem. Nie wiem. Ja bym nie rozumiał. Jeżeli nigdy jej nie widziałem wcześniej i 300 km miałbym. Chociaż ja tak jeździłem kiedyś. Ale jeździłem tylko wtedy, gdy dziewczyny mi opłacały podróż do nich. Nigdy sam z siebie nie jechałem do żadnej dziewczyny. Więc jak byłem kiedyś biedny jak mysz kościelna, to jeżeli dziewczyna mi nie opłaciła transportu do niej, to ja to pierdoliłem. Kiedyś, jak byłem młody, pojechałem, tak? Miałem tam 19-20 lat do dziewczyny, która była 180 km ode mnie i kurwa przestała się w ogóle odzywać, gdy tam pojechałem, więc... przyznaję się. Więc jak cię opłaci, to jedź. Jak nie, to na własne ryzyko jedziesz. Steve, na rozwój kanału. Dzięki mordo. Dzięki bardzo. Doceniam to. Doceniam wasze wsparcie. Super. Czy jest sens startować do dziewczyny, która ma popierdoloną rudą psiosiłę, co mi zawsze miesza szyki? Jeżeli ta dziewczyna ma aż tak olbrzymi wpływ na twoją dziewczynę, no to albo to masz dwie opcje, albo ją rozkochasz na tyle, że będzie ślepo w tobie zakochana i nikt jej nie będzie w stanie przekonać do niczego, albo możesz się zaprzyjaźnić z tą dziewczyną, tą rudą, popierdoloną psiapsiłą i jakby na tyle się z nią polubić, że przestanie ci mieszać szyki. Więc masz dwie opcje, nie? Ta pierwsza może być ciężka. Ta druga jest o wiele łatwiejsza, ale wymaga inwestycji czasowej. A trzecia opcja jest taka, że po prostu nie startujesz i tyle. Siemka, miałbyś jakieś prototypy dla 18-latka, który nigdy nie bawił się w związki? Jedynie raz w życiu trzymają się za ręce. I w sobie dopiero niedawno odkrył Red Pill i to, że może być inaczej. Protip, ale to jakie protipy? To musisz mi powiedzieć, bo... Moim protipem w tym wieku to jest, żebyś się bawił na razie, nie wchodził w jakieś związki. I żebyś był bardzo ostrożny z materiałem z Red Pilla. Bo osoby, które też zauważyłem, że osoby, które też o tym mówią, zwłaszcza gdy widać ich twarz,
od nich bije taka energia negatywna co do kobiet, że to się tak czuje. Wszyscy Red Pillowcy praktycznie, którzy pokazują swoją twarz i opowiadają na temat, i ogólnie ich retoryka jest Red Pillowa, to czuć taką niechęć do dziewczyn, nie? I jestem w stanie uciąć sobie penis. Dobrze powiedziałem to zdanie? I dałbym sobie penisa uciąć za to, że oni mają problemy z dziewczynami. Albo często gdzieś te ich relacje kończą się po pierwszej randce. Czuć to od nich. Ja nie jestem w stanie tego wytłumaczyć, ale bardzo długo siedzę w tym temacie. Paradoksalnie, jak jesteście w społeczności, która interesuje się poznawaniem kobiet, chce być lepsza, to zamiast poznawać często dziewczyny, to się poznaje facetów, którzy mają jakieś te same problemy. Więc poznałem mnóstwo facetów i ci, którzy mieli uprzedzenia co do kobiet, nawet jeżeli byli przystojni, mieli jakiś hajs, naprawdę, spoko, byli kolesiami, fajnie się z nimi gadało, to kurwa coś im nie szło. I nawet na szkoleniu miałem takich facetów, że oni naprawdę byli przystojni, wysocy. Spoko mi się z nimi rozmawiało i nie byłem do końca, rzadko się zdarzało, nie byłem do końca w stanie, nawet odsłuchując ich rozmowy, stwierdzić, dlaczego na przykład mają tak dużo zlewek. Znaczy, moja teoria jest taka, że mamy pewną energię wokół siebie, mamy pewną częstotliwość. Jeżeli na przykład ktoś ma depresję, to będzie niestety odpychał trochę od siebie ludzi, nawet jeżeli będzie się, nawet jeżeli nie będzie po sobie widać tego, to te osoby często jakby nawet wysysają z czyjegoś, ale dobra, nie zagłębiajmy się akurat w temat depresji, ale w temacie jakiejś nienawiści do dziewczyn, to kobiety to czują. A ja to też mówię z perspektywy osoby, która kiedyś dla jaj, przyznaję się, gdzieś tam z kumplami, to było, Jezus, 8-9 lat temu, śmialiśmy się, że dziewczyny są durne, ale to było dla jaj, nie? Ale to w różnych kontekstach wrzucaliśmy takie głupie teksty. I przez to, że tak dużo o tym, tak dużo śmiałem się, zacząłem widzieć w dziewczynach właśnie te epitety, które im nadawałem i przestałem je lubić. I robiłem dokładnie to samo, co zawsze, a jakby moja skuteczność spadła w ogóle diametralnie w dół. Więc uważam, że osoby, które uczyły Red Pilla, nie mówię, że oni mówią wszystko, znaczy wszystko. Ja uważam nawet, że tam większość materiałów nawet jest spoko, nie? No bo gdzieś tam ten Red Pill, cała ta filozofia jest po to, żeby facet otworzył oczy, że nie jest tak romantycznie i żeby zaczął nad sobą pracować, nie? Ale niektóre te naprawdę materiały, kurwa, są naprawdę antydziewczęce, anty do kobiet. I to widać po tych gościach, nie? Naprawdę widać to. Nie będę już wymieniał, obejrzałem tam kilka tych facetów, kurwa, jestem przekonany, że im bardziej się, im dłużej siedzą w tym temacie, tym to będą mieli gorsze rezultaty. I spirala się nakręca. Jeszcze bardziej wchodzą w ten temat, żeby kurwa wszystko zwalić winę za swoje niepowodzenie na dziewczynę. Olu, się rozgadałem z jednego pytania. Jezus, aż spociła mi się jedna pacha. Zawsze prawa mi się poci. Tak, nie wiem dlaczego. Prawa mi się tak maksymalnie poci, lewa mi się średnia poci, nie? Jest jakoś upośledzona ta pacha. Ja, Bond, ty, James, razem tworzymy całość. Dokładnie tak. Jak najszybciej, najskuteczniej poderwać dziewczyn w obcym kraju? W jakich krajach jest łatwiej? Chodzi o krótki wypad, przygoda. No, wydaje mi się, że Tajlandia, Filipiny, Wietnam, te rejony, ogólnie Azja, te rejony, tam będzie najłatwiej. Dlatego często trenerzy, którzy sobie nie radzą w Polsce, uwodzenia, jadą do Tajlandii i wrzucają filmiki, jacy to są super, że podrywają dziewczyny. Ja wam powiem, że byłem na Filipinach kiedyś z chłopakami i powiem wam szczerze, tak mnie brzydziły te dziewczyny. Wygląd to pierwsze, totalnie mi się nie podobały. A po drugie, one tak strasznie leciały na białych. Tam było tak kurewsko łatwo, że aż nie miałem z tego żadnej frajdy. Dla mnie frajda z obudzenia jest wtedy, gdy dziewczyna
dziewczyna zagraża się, że nic ze mną nie będzie robiła, że jej się nie podobam, a jednak udało mi się zmienić jej zdanie. Dla mnie to jest cała zabawa z tego wszystkiego. Gdyby nie to, to już bym dawno to porzucił, nie? Nawet seks mnie tak nie bawi. Nie? Już w seksie też raczej mi nic nie zaskoczy, ale nic nie zastąpi tego, gdy zrobię z niena tak. To jest kwintesencja w ogóle całego uwodzenia, nie? Po to powinniście też się uczyć jakichś takich umiejętności, ulepszać się, żeby właśnie ze średnio zainteresowanych przynajmniej dziewczyn robić tak. A tam dziewczyny naprawdę są, kurwa, zainteresowane od razu. One właściwie aż chcą wskoczyć. Więc tam jest najłatwiej. Tam jesteś biały i tyle. Masz z głowy. W Ameryce Południowej, jeżeli nie masz czarnych włosów, to też będziesz miał łatwo, nie? Też będziesz miał łatwo. James, poznana dziewczyna mimo oznak zainteresowania ustalenia spotkania przez telefon nie przyszła. Olać? Olać. Jak zacząć podejście do dziewczyny w DG, kiedy jest w grupce koleżanek na mieście? Nie pytam, co powiedzieć, tylko bardziej czym się kierować, w którą stronę kombinować, żeby wyszła normalna interakcja. Musisz wymyślić dobry kontekst, który otworzy tą grupę. Kontekst najlepiej, żeby był w miarę zabawny. Nie? Ciężko mi teraz podać jakiś ci przykład, ale to może być wszystko. Jakiś czas temu podszedłem do dziewczyn i nie wiedziałem, co powiedzieć. Powiedziałem, słuchajcie, idziemy na rolki zaraz, nie? Do skateparku. Dawajcie. Nie mamy rolek, ale będziemy udawać, że je mamy. I tyle. To taki tekst, nie? Kolejna rada jest taka, że jeżeli chcesz w grupce dziewczyn poznać tą jedną dziewczynę, to najlepszy na to sposób to być na początku bardzo socjalnym i rozmawiać ze wszystkimi dziewczynami w grupie. Ale na przykład, jeżeli już się pytać o coś, o cokolwiek, tam nieważne, to kierować na przykład pytanie w stronę tej dziewczyny, która ci się podoba. Więcej się na nią patrzeć. Czyli niewerbalnie, głównie niewerbalnie, i to dosyć mocno zaintonować tą niewerbalność twoją, niewerbalnie przekazywać zainteresowanie tej, która ci się podoba. Bo dziewczyny nie są głupie, one będą wiedziały, zwłaszcza koleżanki, że lecisz na tą jedną. Jeżeli udało ci się fajnie poprowadzić jakąś tą rozmowę w luzacki sposób, dziewczyny nie poczuły, że czegoś od nich tam super chcesz i masz wyjebane, czy to wyjdzie, czy nie, no to one nawet mogą ci dopingować, żeby ci wyszło i nawet tą koleżankę, którą chcesz poderwać, mogą gdzieś nawet wspierać ją w tym, żeby dać ci numer. Nie? To jest najlepszy sposób. Co to różowa lądrynka? Chodzi pewnie ci o kolor. Tak, jestem różową lądrynką, tak jak kiedyś był program. Jezu, bez kitu, jak dawno nie słyszałem tego słowa, różowa lądrynka. Kiedyś chyba po 23 był program taki, na jakimś takim kanale polskim, pokomunistycznym. I tam można było dzwonić do dziewczyn na seks telefon, bez kitu, różowa lądrynka. A już mi teraz zrył beret. Teraz będę do 3 w nocy oglądał wszystkie stare filmiki z różowej lędrynki. Ustkowita. Witajcie miasta Polski i świata. Uważaj z tą muzyką w tle, żeby coś się o prawa autorskie nie przewaliło. Ja i tak mam wyłączone reklamy na moim kanale, więc nawet jeżeli będzie jakieś prawa autorskie, to jakby film nie zostanie usunięty. A jeżeli bym włączył monetyzację filmu, to wtedy rzeczywiście cały hajs idzie do autora tej piosenki, który rości sobie prawa. Miałem tak w dwóch filmach, ale u mnie nie ma reklam, nie? Uznałem, że to nie ma sensu. To jest w ogóle ciekawe, nie? Nie wiem, może ktoś mi doradzi czy coś, ale jak ja rozkręcałem kanał, no to rzeczywiście przez pierwsze 2 lata, czy tam rok, miałem bardzo mało subskrypcji. Później mój kanał w ogóle wybuchł, nie? Było w kurwę wyświetleń. Ja byłem w top 50 chyba przez pół roku na YouTubie polskim, nie? To w ogóle filmy były mało profesjonalne, chociaż kamera dalej jest ta sama, to przyznaję się. Kamera dalej jest ta sama, ale w mnóstwie, ja miałem 1000 w ogóle subskrypcji dziennie. W pewnym momencie to w ogóle się totalnie skończyło i teraz mam może 50 tysięcy miesięcznie. To z 50 tysięcy miesięcznie dostaję jakieś 40 zł. Czy 50.
Więc totalnie nie ma sensu włączać mi tej monetyzacji, bo te reklamy tylko wkurwiają ludzi. Więc zarabiał kilka koła, to pewnie bym to włączył, a tak daruję wam już tą morderęgę z oglądaniem reklam i to wyłączyłem. Tylko Dody w tle nie puszczę, bo znowu się obrazi i ci wyjaśnię. Słuchajcie, tyle gości nagrywa, komentuje, znaczy tylu, no dobra, dwóch czy trzech. A że gości w Polsce jest sześciu? Łącznie, nie? Facetów. Nie, ale kilka osób komentuje tej poczynania. I kurwa, te filmy są, nie? A ja zrobiłem live'a i to w ogóle wybuchło totalnie. Totalnie w czasie ktoś musiał, w czasie transmisji, w ogóle ktoś z YouTube'a musiał już zareagować w trakcie, nie? Nie z jakimś opóźnieniem jeden dzień czy dwa o roszczenie, tylko w trakcie. To albo mój błąd był taki, że ja to zareklamowałem i to tak długo było, bo ja to zareklamowałem, Jezu, chyba to z dwa tygodnie było. Była informacja, że będę to komentował, że ktoś się przygotował na to, nie? A z drugiej strony od razu by mi zablokowali ten film, a on został wyłączony gdzieś po pół godziny. Po pół godziny. Ja do Stachurskiego. Siema, jak mi włosy to wolące wyrosną poprzez siebie, to idę do ciebie na parę dni szkolenia. Siema, zapraszam. Możesz nawet jak łysy przyjechać, nie ma problemu. Włosy nie są potrzebne do tego, żeby do mnie przyjechać. Ale śmiało, niech ci wyrosną. Siema, James, czy kobieta może związać się z facetem, który ma dziecko? No, dlaczego nie? Pewnie, że tak. Oczywiście jest wiele zmiennych, które mogą sprawić, które mogą przyczynić się, że to nie wyjdzie. Jest więcej zmiennych, gdy masz dziecko, ale to ja na przykład mnie wychowywała macocha, więc ona mnie wychowywała, jak już skończyłem 4-5 lat. Później długo, długo nic, później jak miałem znowu 15-16 lat, więc wzięła sobie, była z moim ojcem, który miał mnie, więc no nie raz słyszę, nie ma problemu. Ale moja rada jest taka, zanim nie dojdzie do seksu między wami, to ja bym nie chwalił się dzieckiem. Dopiero po bym to zrobił. Wiem, że to brzmi jak manipulacja trochę, ale czemu nie maksymalizować swoich szans? Po prostu dziewczyny po seksie bardziej się już angażują emocjonalnie i są w stanie ci więcej wybaczyć, nie? Więcej zaakceptować. O, tak bym powiedział. Jebać, 100% szczerość. To nie działa. Siema, James. Kobieta może związać się z facetem... A, dobra, to już było. James, dostałem kosza kilka lat temu i co uważasz o przypadkowym spotkaniu na kampusie w Uniwerku? Jak wtedy zareagować i zagadać? Pokazać, że mam wyjebane lekko? Ja stary, nie daję tekstów, jak masz zagadać. I to jeszcze w jakiejś konkretnej sytuacji. Nie ma czegoś... Nie daję takich magicznych pigułek. To ogólnie... To nie jest tak, że ty w jednej sytuacji, kurwa, musisz wejść w jakąś rolę, żeby ją poderwać. Ty musisz być już tą osobą, która jest atrakcyjna. To jest totalnie zła rama, w ogóle złe bardzo podejście do dziewczyn. Faworyzujesz jedną laskę i szukasz taktyki, żeby zwiększyć skuteczność, żeby ją poznać. Fatalnie. To jest bardzo złe. To musisz się poprawić. Jak życie z nowymi włosami? Polecasz, jeśli chodzi o relacje z kobietami, a kobiety na to reagują? Dla nich to spoko? Tak, nie będę ukrywał, że lepiej na mnie dziewczyny trochę reagują z włosami. I też mnie to bardzo pomłodniało. Ja w ogóle 5 lat młodziej moim zdaniem wyglądam z tymi włosami. Ale też zacząłem w międzyczasie więcej o siebie dbać. Bardziej o skórę, bo miałem zniszczoną skórę. Zawsze miałem w dupie jakieś kremy czy coś. A teraz się tego trzymam, bo miałem taką... nie, że nie zaniedbaną, tylko... I nie chorą, no taką zniszczoną, starą może, taką starą miałem tą cenę. Więc jak już zrobiłem włosy, to też poszło to holistycznie. Cały czas, cały czas mi coś świerzbi w tym nosie. Jakiś krasnolud mi tam wszedł. Ale to poszło w taki holistyczny sposób, więc z włosami poszły też inne rzeczy. I no tak, trochę lepiej, trochę wydaje mi się, że lepiej reagują. To nie znaczy, że jest na przykład o wiele łatwiej, nie wiem, doprowadzić na przykład do łóżka, gdy masz włosy. Masz lepsze początkowe reakcje, więc łatwiej ci jest na początku poderwać. Ale jeżeli później nie ma
umiejętności, nie ma tego czegoś w tobie, to żadne ci włosy nie pomogą, ani mięśnie, ani nic. One, to wszystko pomaga tylko na początku, nie? A jeżeli nie ma skillsów, nie ma umiejętności, to jest chuj przystojnych gości wysokich, którzy nie mają dziewczyn, nie? Ale na przykład mają olbrzymie powodzenie na początku, ale gdzieś później się to pierdzieli, więc... James, pytanie z innej strony, potrafisz zrobić dobre żarcie? Nie, przyznaję się, że nie. Ja nie lubię gotować, po prostu nie lubię. Chociaż pracowałem jako kucharz w Anglii przez pół roku ponad. Wtedy umiałem, no bo wtedy musiałem się nauczyć, ale gdzieś tam nigdy nie pielęgnowałem tych umiejętności, nie poszło to dalej, nie lubię. Mam swój jeden sekretny przepis na skrzydełka z kurczaka. Wyczesane są te skrzydełka. To jest jedyny dobry żarcie, który robię. A tak to ja mogę jeść dokładnie to samo codziennie, dzień w dzień, to samo jedzenie, nie? Jajka na śniadanie, awokado, jakiś chleb, sałatkę z pomidorami, oliwkami i serem fetą i to u mnie każde śniadanie jest codziennie. I jeszcze łosoś jakiś tam. Zostałeś wyzwanie na ćwiczenia wojskowe? Nie. A czemu miałem dostać? Nie zostałem. Jakbym dostał, to bym chyba spierdalał od razu. Tyle kobiet, co żeś przeleciałeś, pewnie kilkanaście Jamesów zaistniało w tym świecie. Nie, raczej nie. Aczkolwiek miałem kiedyś pewne teorie, że mogę mieć dwójkę dzieci, ale na 95% to nie są moje. Zresztą, gdyby to było moje, to na pewno by się po alimenty w końcu zgłosiły te dziewczyny, więc na pewno nie mam. Dlaczego kobieta odpuściła, kiedy powiedziałam, że nie chcę razem zamieszkać od razu na początku? Dlaczego babki tak cisną na zamieszkanie i nie chcą w związku na tak zwane dochodzenie? Nie wiem, stary, ja się z tym nie spotkałem. Ja pierwszy raz słyszę, żeby dziewczyna odpuściła, bo nie chciałeś z nią zamieszkać. Ja bym wręcz powiedział, że jak ty chcesz z nią zamieszkać, to laski odpuszczają, więc ja nie umiem się odnieść do tego. Więc ja bym powiedział, że to jakaś indywidualna chyba sprawa jest, więc nie przykładaj tego, że dlaczego dziewczyny tak cisną na zamieszkanie razem, nie? Bo dla mnie to jest nowość, co słyszę, nie? Zwłaszcza teraz, gdzie dziewczyny się mocno usamodzielniają, to one właściwie aż nie chcą zamieszkiwać razem, nie? Przynajmniej na początku. Jak pierwszy raz pocałować dziewczynę, bo mam 20 lat, a nigdy się nie całowałem. To jest jak skok ze spadochronu. W pewnym momencie po prostu musisz skoczyć z tego spadochronu, nawet jeżeli tego nie chcesz. Musisz zaryzykować, że ci się nie otworzy. Masz myśli, że ci się nie otworzy spadochron, ale i tak lecisz, nie? Bo zapłacisz za to pieniądze i ci instruktor wypycha. Więc masz po prostu to zrobić. Czy wyjdzie ci to super dobrze, czy nie, nie ma to znaczenia. Początki nie muszą być dobre. Bo właściwie początki są chujowe. Mój pierwszy pocałunek to była katastrofa. Laski mi wsadziła język po same migdałki i mi tam miętoliła. Myślałem, że tak ma być. A właściwie też mi trochę zbrzydło, to bo myślałem, że tak się całują ludzie, nie? Później, zaraz później inna dziewczyna, z inną dziewczyną się całowałem, było mega spoko, nie? To jest mega intuicyjne w ogóle, całowanie się. Chyba rodzimy się z tą jakąś umiejętnością. Jak ten boss, mówiłeś ostatnio, że chyba poprawkę będziesz robił. Nie, bo biorę finasteryt już pod ponad pół roku i ten finasteryt zaczął działać i te łysienie tam, gdzie nie miałem przeszczepu, troszkę się zatrzymało. Oczywiście włosy zawsze będą wypadać, ale zgęstniały mi włosy, więc... Ale muszę brać finasterę do końca życia, niestety, jeżeli chcę mieć włosy. Ale ja nie mam żadnych skutków ubocznych w związku z tym. Nawet gdzieś są badania, że finasteryt to jest nocebo bardziej niż realne skutki uboczne. Czyli jest tak zła opinia wokół tego finasterydu, że tak się wszyscy boją, kurwa, że im kuśka nie będzie stawała, że będą mieli depresję, że kurwa jakieś samobójstwa, że więcej w tym jest krzyku z powodu jakichś pojedynczych przypadków, niż to rzeczywiście jest warte. I są badania, że ludzie sobie wkręcają te rzeczy i rzeczywiście nocebo działa tak, że jeżeli wierzysz, że po tym leku będziesz miał jakąś aseksualność, jakieś problemy z erekcją, to rzeczywiście możesz je dostać i później przypisać winę na finasteryt, nie? Więc ja nie mam z tym problemu, ale znam gości, którzy kurwa za żadne skarby tego nie wezmą. Po prostu, nie przekonasz ich, nie? Ile przeleciałeś dziewczyn? Setki czy tysiące? Setki. Do tysiąca, nie? Czyli SMS poderwał samca alfa i go wyruchał. Szok niedowierzania. Dokładnie. Jaki styl brody wybrać? Coś w stylu dwudniowego zarosu, czy jakaś dłuższa pełna broda? Na przykład Martin Lewandowski? Martin?
Martin Lewandowski? Kto to jest Martin Lewandowski? Aha, ten. No tak, ale mu pasuje też ta broda. Nie? A on ma gęstą tą brodę, to zacznijmy od tego. Czy to nie jest coś, co może przeszkadzać podczas kontaktu fizycznego z kobietą? Taka długa broda może wkurwiać po prostu, bo kuje. Ale dużo bardzo dziewczyn, to po prostu męsko wygląda, więc będziecie bardzo męsko wyglądali z taką brodą, ale ta broda musi być gęsta. No, ja nie mam gęstej, nie? Jak hoduję sobie brodę, to wyglądam jakbym uciekł z Uralu, no. Jakbym z Korei Południowej, z obozu koncentracyjnego jakiegoś uciekł dopiero co, więc ja nie mogę nosić długiej brody. Ja mam, zresztą mi ta broda wolno rośnie. To na przykład co mam, ona już jest dosyć widoczna i ona ma tydzień, więc mi po tygodniu aż tylko tyle rośnie. Dla niektórych po dwóch dniach coś takiego rośnie, więc też pytanie, co to znaczy po dwóch dniach, jak to wygląda. No, bo u mnie po dwóch dniach to nie ma nic praktycznie. Tak jak ja mam, to będzie się podobało większości. Dzięki Mateusz za 5 zł. Dzięki. Trzymaj się. Masz u mnie przytulaska, jak mnie spotkasz. Jezu, znowu mi się przewinęło. Dobrze, słuchajcie, gdzieś tam mamy dzisiejszy webinar poświęcony walentynkom, więc sobie możemy o tym pogadać. Słuchajcie, jeżeli ktoś jest samotny, nie ma żadnej dziewczyny, chciałby kogoś poznać, no to moim zdaniem gdzieś tam ten weekend, który teraz będzie, to jest idealna okazja, żeby kogoś poznać. I teraz ostatnio na mojej grupie był jakiś temat, jakiś zdjęć na Tindera i jakiś koleś powiedział, nie, był temat, że dziewczyny są takie owakie. O, to się często teraz powtarza, o, że dziewczyny, kurwa, to księżniki czy coś, mają wyżej dupę niż srają i że mają wielkie wymagania. Ja nie mówię, że tak teraz, że tak nie jest. Mogą mieć większe wymagania pewnie, w sumie czemu nie? I on powiedział, że teraz poderwać 20-kilkolatkę to graniczy z cudem, nie? I wszedłem sobie na profil tego gościa i kurwa, to było jedno z najgorszych zdjęć, jakie widziałem w życiu u kogoś, który miał, nie? Zdjęcie były tak fatalne, że żadna dziewczyna nigdy by się z nim nie umówiła, nigdy, żadna, rozumiecie? Żadna, nigdy. I to nie chodzi o to, że był brzydki, bo on nie był brzydki. On mógłby się spodobać, nie mówię, że wszystkim, nie był super przystojniakiem, ale mógłby się spodobać dziewczynom. Gdyby miał lepsze zdjęcia, ale miał tak złe te zdjęcia, że on nie ma szans nawet poznać dziewczyny 30-kilkoletniej, która już, nie wiem, która jest przy murze tak zwanym, nie wiem, ma dziecko, jest sama. Nawet ona na niego nie poleci, nie? Więc zróbcie sobie któregoś razu taki rachunek sumienia i tak szczerze powiedzcie sobie, czy to jak wyglądam, to jakie mam zdjęcie, na przykład gdy podrywacie na Tinderze, nie? Albo gdy wychodzicie na miasto, to, czy to jak wyglądam, czy to się może podobać dziewczynie, nie? Zróbcie sobie taki rachunek sumienia, bo autentycznie, kurwa, często widzę facetów, którzy tak dużo płaczą, że dziewczyny są jakie są, bla bla bla, 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 a wyglądają źle. Oni źle wyglądają, po prostu źle wyglądają, nie? Oczywiście są tacy, którzy mówią, że dziewczyny źle na nich reagują, a wyglądają dobrze. I teraz, jeżeli wszystkie laski was zlewają, bo wiem, że są takie przypadki, albo na przykład, nie wiem, nie dochodzi nic, macie nawet randki, ale nic po tych randkach nie wychodzi, dziewczyny was ghostują, macie zerową praktycznie skuteczność, to nie jest wina dziewczyn, że one są jakie są. Jeżeli praktycznie wszystkie zlewają na przykład, macie zerową praktycznie skuteczność, bardzo niską, to znaczy, że gdzieś u was jest problem. Autentycznie. To nie jest wina tego, że dziewczyny są teraz jakie są, bo słuchajcie, ktoś się rucha, ktoś z nimi uprawia seks, rozumiecie? Te dziewczyny, mało która dziewczyna jest sama przez dłuższy czas. Ktoś się bzyka, to nie jest tak, że bzykają 2% gości, super czadów, nie? Nie wierzcie w te bzdury. Nie mówię, że oni nie bzykają, ale to nie jest tak, że oni bzykają wszystkie dziewczyny, że wszystkie dziewczyny się tylko z nimi spotykają. Więc jeżeli macie słabą skuteczność, to problem jest was. Okej? Okay? To nie jest tak, że dziewczyny nie chcą.
O tym chcę nagrać teraz film na YouTubie. Gdzieś tam w środowisku, w którym przebywam często, jest pewien taki koleś, który... Ja kurwa nie wierzyłem, że on jest w stanie poznać jakąkolwiek dziewczynę. Brzydki. Ale taki brzydki, że on kompletnie o siebie nie dba, nie? Zaniedbane włosy. Pryszczaty w ogóle. Nie, że taki mocny pryszczaty, ale widać, że coś z tą cerą jest nie tak. Wiem, że pisał do bardzo wielu dziewczyn i wszystkie go zlewały. W ogóle jakiś beka była trochę z niego. A w środowisku, w którym gdzieś tam przybyłem, już nie mówię gdzie, poderwał jedną z najładniejszych lasek, jakie tam były. Nie wiem, jak to zrobił, ale jak widziałem, jak się z nią całował, to kurwa byłem w szoku, jak to jest możliwe. Autentycznie nie wiem, jak to jest możliwe, nie? Więc no, gdzieś tam koleś się starał. Zobaczyła wartość w nim i na to poszła. Nie wiem, jak to teraz wygląda, to było jakiś czas temu. Nie wiem, jak się skończyła ta relacja, ale mu wyszło. Więc to nie jest tak, że problem jest teraz w dziewczynach, ale jeżeli coś wam nie idzie kompletnie, kurwa, idzie jak nóż przez żelazo. Nie wiem, czy jest takie przysłowie, ale pewnie nie, bo jak to powiedziałem, to nic mi nie gra, żadnej melodii. Nie znam przysłów, słuchajcie, nie umiem używać przysłów żadnych. Nie mam tej pamięci, nie? Więc jeżeli podrywanie dziewczyn idzie wam jak nóż przez aluminium, nie, aluminium jest kruche, jak przez żelazo, to znaczy, że gdzieś popełniacie błąd. Po prostu. Nie? Gdzieś popełniacie błąd. Ja wam nie powiem, jaki to jest błąd, bo jest kurwa tysiące powodów, dlaczego może wam nie iść. Nie? Jeden z tych powodów może być to, że uważacie, że dziewczyny są teraz, na przykład, za przeproszeniem, zjebane na przykład, że one nie wiadomo, jakie mają wymagania, nie lubicie ich i to może być przyczyną, że macie zlewkę, autentycznie. To też może być, bo to odbije. To obejrzyjcie sobie jakikolwiek film gościa, który mówi o Red Pillu, gdzie pokazują swoją mordę, to zobaczycie tą nienawiść, nie? W tym spojrzeniu, w tym, jak to mówi, w tym, jak wygląda ich twarz. Nie? Zauważyłem też, że często w tej twarzy nie ma żadnej radości, nie? Autentycznie, tam nie ma żadnej, nie ma nic, nie? Jest złość jakaś cały czas, taka kurwa, poważny ton taki non-stop. Więc zróbcie sobie rachunek sumienia i powiedzcie sobie szczerze, nie? Czy gdybyście byli dziewczyną, to byście na siebie polecieli, nie? Jeżeli nie, coś jest do poprawy, to starajcie się to poprawić, nie? Jak na przykład zagadywać dziewczyny na ulicy, bo może ktoś jest ciekawy, jak to robić. Oczywiście jest mnóstwo wiedzy, jest mnóstwo do opowiadania, jak to robić. I często pod jakąś teorią kryje się jeszcze głębsza teoria, żeby to dalej zrozumieć, ale w takim powierzchownym sposobie, to postarajcie się może nie zagadywać jakimś szlagierowym tekstem, z którym czujecie się komfortowo, tylko postarajcie się nawet podejść do dziewczyny i nie udawać pewnego siebie, albo szukać jakiegoś, nie używać tekstów, które wy już znacie na pamięć, które wam idą, bo używacie ich przed obawą, żeby się nie zaciąć. Więc idźcie, podchodźcie do dziewczyn i nie bójcie się tego, że się zatniecie, że się zająkniecie. Że powiecie na przykład coś, co trochę nie ma sensu. Ja zauważyłem, że lepiej nawet wychodzą teksty, które są mówione w sposób taki szczery, spontaniczny, ale nawet który nie ma trochę sensu logicznego, niż taki, gdy się podejdzie do dziewczyny i powie: cześć, słuchaj, zobaczyłem cię, jak szłaś i chciałem cię poznać. Korneliusz z tej strony. Sorry, jeżeli to jest jakiś Korneliusz, wymyśliłem to. Nie chodziło o ciebie. Już lepiej podejść z pustą głową, nie bójcie się mieć pustej głowy, lepiej podejść z pustą głową i wymyślić coś w momencie, gdy powiecie do dziewczyny cześć. Czyli podchodzicie, mówicie cześć i dopiero wtedy myślicie, co macie powiedzieć. Jeżeli się zatniecie, powiedzcie do niej z uśmiechem, że słuchaj, miałem powiedzieć teraz jakiś fajny tekst, ale jak widzisz, trochę mi nie wyszło, nie? Podajcie jej rękę, nie? Przedstawcie się, hej, chciałem cię poznać.
coś takiego lepiej wyjdzie, niż jeżeli łapiecie się tekstów, z którymi się czujecie komfortowo i które jakby minimalizują wasz lęk. Więc nie bójcie się zaciąć, nie bójcie się przyciąć przy dziewczyny, nie bójcie się nie być pewnymi siebie. O, to jest moja rada. Nie bójcie się nie być pewnymi siebie. Kurwa, jakie to mądre. Jesus Christ. Jeżeli macie jakieś pytania co do walentynek czy coś, to śmiało. Jak nie myśleć seksualnie o dziewczynie, która eksponuje swoje cycki, które ma duże, przykładowo jak tutaj w linku. Co myślisz, tak jak łatwa laska? Jak tutaj w linku, ja nie widzę tu żadnego linku. Chyba nie można w ogóle wklejać linków. Z tego co wiem. Więc ci nie powiem. Ale nie, to, że dziewczyna eksponuje cycki, nie znaczy, że może być łatwo. Właściwie często takie, które bardzo eksponują swoje seksowne ciało, to są dziewczyny, które jeszcze bardziej was zleją niż normalne. One tylko czekają na atencję z innych, żeby tylko zlać przy każdej najbliższej próbie. Widziałem, że coś tutaj było brak połączenia. Jeżeli mnie zacięło, to sorry. James, kiedy zbijemy w Sopocie piątkę ponownie? Na 100% zbijemy piątkę w te wakacje. No może nie na 100, nie chcę obiecywać, ale raczej zrobię znowu kolejną edycję szkolenia grupowego w Trójmieście. Przynajmniej jedną, ale o tym będzie później jakaś informacja. Na pewno za kilka miesięcy. Myślisz, że Mystery był i jest geniuszem? Nie, tam jest więcej przerostu, większy przerost formy nad treścią, aczkolwiek dosyć spoko to rozkminił. Ma to jakiś sens. Ale czy ma to jakiś super sens praktyczny, to uważam, że super dużego sensu nie ma. Może niektóre rzeczy mogły być ok, nie? Ale na przykład negowanie dziewczyny, jej wartości. To ogólnie ma jakiś sens z perspektywy takiej psychologicznej. Ale to nie jest kompletnie potrzebne, nie? To więcej robi gruzu, jeżeli nie robicie tego dobrze, albo traficie na pewną siebie dziewczynę, niż będzie pożytku. Katarzyna, może to dziwne pytanie, dlaczego nowo poznany mężczyzna non-stop pisze do mnie I love you? Itp. Ja czasami już nie wiem, co mu odpisywać. Podoba mi się, jest chemia, myślę, że on pisze to dla fanu. No jeżeli cały czas pisze I love you, no to chyba już jakąś bekę robi. No, to chyba nie byłby zdesperowany i pisał tak z myślą, że to zadziała na ciebie w jakiś sposób. Tym bardziej, że już między wami jest jakaś chemia. Więc chyba robi to dla fana jakiegoś. Albo jest pojebane. Paweł, kiedy jakiś nowy kurs? Tworzę już kurs online. Prawdopodobnie będzie w kwietniu, w maju, więc wyczekujcie w marcu pierwszych informacji. Bardzo dużo też teraz nad tym kursem pracuję. Będzie super, obiecuję. Frysek, młody Elvis. Dokładnie. Jak Violetta Villas. Siemanko James, gdy kobiety w pewnym momencie dowiadują się twojej popularności w środowisku relacji damsko-męskich, jak na to, co do zasady reagują? Dodaje ci to atrakcyjności w ich oczach, czy nie? To jest dobre pytanie, bo są dziewczyny, którym się to w ogóle bardzo podoba, co robię. I były nawet takie, które aż były chętne sprawdzić, jak jestem w łóżku. Ale powiedziałbym, że lwia część dziewczyn jest bardziej sceptyczna do mnie nastawiona, ale jest ciekawa. O, to jest dobre porównanie. Czyli dziewczyny są trochę mnie ciekawe, jakie są, ale jak już się dowiedzą, czym się zajmuję w cześć... Jeżeli ja na przykład je chcę poderwać, powiedzmy, i one się dowiedzą bardzo wcześnie, czym się zajmuję, to będę najbardziej testowanym gościem, kurwa, na tej planecie. Będę miał test za testem, nie? Tutaj to już jest, kurwa, jak chodzenie po Ukrainie w najbardziej zaminowanej części miasta. To tak to wygląda, nie? Nie mówię, że się nie da. Niektóre mnie od razu zleją. Są nawet takie ekstremistyczne na pewno dziewczyny, które... Znaczy, nie że myślę, że są, bo są, bo nawet słyszałem na uczelni od jednej dziewczyny, która mnie skrytykowała, która powiedziała, że ja niszczę facetów i że robię im krzywdę w tym, co robię. Oczywiście
jak doszło do dyskusji, dlaczego tak myśli, to nadinterpretowała w ogóle jakieś moje filmy, słowa, dodała sobie jakichś swoich ubzduranych rzeczy. I taką retorykę wobec mnie zastosowała, na przykład, że ja gdzieś każę facetom na siłę dotykać dziewczyny, kurwa, gdzie ja zawsze powtarzam, żeby z tym dotykiem być ostrożnym, zwłaszcza na początku. Nie mówię, że macie tego nie robić, bo powinniście to robić, przynajmniej sprawdzić, jak zareaguje na to, ale nigdy tego nie forsować na siłę, bo to kurwa jest złe, nie? No i gdzieś tam ona mi to wmawiała cały czas, więc no są różne reakcje, nie? Ale raczej dziewczyny są ostrożne, ale ciekawe. Co to za pojeb? James, dostałem kosza kilka lat temu i co uważasz, że... Dobra, to już było. Może to dziwne pytanie, dlaczego nowo poznany mężczyzna non stop... Dobra, to też było. Kurwa, co jest? Kto jest największym samcem alfa w polskiej polityce i dlaczego jest to Janusz Korwin-Mikke? No tak, trzeba przyznać, że on jest rasowym samcem alfą. Nawet bym powiedział w negatywnym z tego słowa znaczeniu. To oznacza, że to jest facet, któremu raczej nie jesteś w stanie nic, nie zmienić jego zdania. O. Przynajmniej w dyskusji. Takie jest moje zdanie, więc raczej jest negatywnym samcem alfa. Czy jest możliwość zakupu na fakturę twojego kursu, tylko tytuł musi być inny? I to inaczej. Zawsze jest szansa na to, możliwość na to, bo ja wystawiam faktury, tylko musisz kupić kurs normalnie z konta firmowego i wysłać do mnie maila, że chcesz fakturę. I ja ci wtedy mogę wpisać szkolenie rozwojowe, co tam nawet będziesz chciał. Ale trzeba się do mnie odezwać prywatnie z tą fakturą. Po zakupie nie ma automatycznej wysyłki. Nie stać mi było już na taką automatyzację. Jak długo można jechać na tych samych zdjęciach na Tinder, jeśli na żywo jestem brzydszy? Jak długo? Nie rozumiem pytania. James, ile masz lat? Niestety w tym roku 32. Co robić na randce, gdy dziewczyna nie daje żadnych sygnałów? Tak jak nie patrzy się w oczy, trzyma dystans fizyczny. No to no, musisz być mocno socjalny wtedy, czyli musisz rzeczywiście w takiej sytuacji, jeżeli próbujesz, ona nie chce, to musisz tutaj rzeczywiście skupić się na tej werbalnej części. Jeżeli dziewczyna poczuje się przy tobie swobodnie, zacznie się otwierać, wtedy ten dystans fizyczny może zacząć skracać. Musisz też nauczyć się dobrze kalibrować, bo jeżeli zaczniesz z fizycznością, zaczniesz skracać ten dystans i zobaczysz, że ona źle reaguje i będziesz na przykład dalej to robił, to może już nie zadziałać dobrze, nie? Ale jeżeli na przykład dziewczyna ci mówi coś, że ona tak nie lubi, a no to robisz wtedy przerwę na kilkanaście minut i później próbujesz znowu to robić, nie? No, tak mniej więcej wygląda. Nie nauczę cię tak łatwo, jak się uwodzić, bo to jest za długo. Za dużo gadania. Siemano, obciąłem się właśnie na łyso, bo mnie wkurzały za kola i w sumie ciekawe doświadczenie. Ja uważam, że jak ktoś ma bardzo mocne za kola, tak jak ja miałem, powinien się ojebać na łyso, nie? Ja niestety na łyso wyglądałem, jakbym wyszedł z Pawlacza po 20 latach zamknięty, więc u mnie się to nie nadało. Jak mieć dobrą energię? W kursie Męska Charyzma jest o tym, są ćwiczenia, jak mieć fajną energię, która w ogóle oddziałuje na ludzi wokół. To jest w ogóle ciekawe, że jak wejdziecie w sobie w ten tryb taki magnetycznym czegoś, to nawet ludzie z jakiejś odległości się na was patrzą. W taki w ogóle totalnie spontaniczny, dziwny sposób, że idą i nagle się na was patrzą, nie? Ale to już jest, to jest w kursie, nie? Co to są redpillowcy? Kto to jest redpillowiec? Redpill to jest wiedza, która niby wyciąga, znaczy nie niby, no bo rzeczywiście wyciąga z Matrixa mężczyzn a propos tego, czego pragną kobiety, czyli gdzieś tam w dużym, ogólnie słowo tego znaczeniu, wyciąga mężczyzn z przeświadczenia, że romantyzm i bezwarunkowa miłość niekoniecznie może działać na dziewczyny, przynajmniej na samym początku. Znaczy nigdy nie będzie działała bezwarunkowa. Ale...
Czy zauważyłeś jakieś zmiany na przestrzeni lat u kobiet w kwestii uwodzenia i ich podejścia do seksu, związku? Nie są bardziej niewyżyte w łóżku przez to, że ludzie coraz bardziej... Coraz rzadziej uprawiają seks? Ludzie nie uprawiają chyba coraz rzadziej seksu. To faceci coraz mniej seksu uprawiają. A kobiety coraz więcej. Z tego co czytałem, nie wiem na ile to aktualne, ale gdzieś tam wiek nawet dziewictwa kobiet się zmniejsza, u mężczyzn się zwiększa. Więc ja bym nie powiedział, że się mniej ludzie bzykają. Ale to musiałbym sprawdzić. Siemano byku, 33 lata bez żony i dzieci to jeszcze dobry czas na wyrwanie dwudziestek. Na polu zawodowym same sukcesy. Kurwa, to ja mam 32, stary, nie załamuj mnie. Do naprawdę 50 lat, jeżeli o siebie dbasz, możecie podrywać młode dziewczyny. Kanał na YouTubie musisz wiedzieć, czysta esencja Red Pilla. Nie wiem, czy mogę w tej James jak coś to... Nie, nie usunę. Jeżeli ktoś chce, słuchajcie, oglądać sobie co chcecie. Możecie sobie oglądać nawet nagrania Maryli Rodowicz sprzed 30 lat koncertów, jeżeli macie ochotę. Ja wam... Z kim ja jestem, żeby wam bronić? Bierzcie sobie informacje skąd chcecie. Miejcie swoje autorytety. Ja go kiedyś tam skomentowałem w filmie, w którym komentuję chyba wiedzę innych trenerów. Chyba tak było. I tam takie niektóre tendencyjne rzeczy były, że w ogóle kobieta nie jest do niczego potrzebna, że ona jest tylko po to, że kobieta ma ci dać tylko dziecko i coś tam. I ona nawet do towarzystwa ci nie jest w żaden sposób potrzebna, bo towarzystwo, twoim towarzystwo mogą być faceci, nie? Że kompletnie masz korzyści z tego, oprócz tych typowo biologicznych, nie? Więc tam to kurwa jest tak to spłycone niektóre rzeczy. Ja mało tego oglądałem, może jest tam dużo fajnych rzeczy, ja się trzymam od takich materiałów z daleka, no thanks, ja sobie zajebiście radzę, nie? nie jest mi to zupełnie potrzebne. W mojej książce Zakazany Dziennik, tam rzeczy, które opisałem, tam znajdziecie prawdziwą prawdę, jakie są kobiety, na jakich mężczyzn najlepiej reagują, przynajmniej na początku, a zdobyć kobietę, jeżeli... Nie chcecie mieć Red Pilla, chcecie wiedzieć, jak postępować z kobietami. Mój poradnik Zdobyć Kobietę jest właśnie o tym. Jeżeli ktoś to czytał, niech napisze, co o tym myśli. Na stronie Zdobyć Kobietę jest odnośnik do opinii. To jest coś, co wam wystarczy w kontekście uwolnienia się z jakiegoś matrixa odnośnie kobiet. Moim zdaniem najzdrowiej to tam przekazałem, żeby też nie traktować kobiet jak wrogów, nie? Ja bardzo polecam tą książkę, ja miałem przy tej pisaniu tej książce mega fan, bo tam są bohaterowie, z tymi bohaterami rozmawiam. Nawet myślałem, czy nie przywrócić ich do życia i nie robić wpisów jakichś takich krótkich, merytorycznych, gdy sobie znowu ze sobą rozmawiamy. Więc Zdobyć Kobiety to jest coś, co ja bardzo polecam w kontekście, co robić dalej, gdy już macie relacje. Tam nie ma stricte uwodzeniu. O wodzeniu będzie męska charyzma i to, co teraz będę wypuszczał po części. Tam jest bardziej, jakim wy macie być facetem, żeby kobiety się was zakochiwały, nie? To wam zastąpi każdy materiał redpillowy, jaki obejrzeliście i będziecie oglądać. I to nie jest, że ja się tam reklamuję jakoś super, bo możecie sobie robić, co chcecie, nie? Ale przeczytajcie sobie też opinię. Ja jestem bardzo dumny z tego poradnika. Hej James, witaj w klubie mokrej pachy. Dobra, może pójdę na bieżąco. Przepraszam, to jest tyle pytań. Pójdę na bieżąco. Dużo ominąłem. Mateusz, dzięki za 10 zł. Dzięki bardzo. Piątka dla ciebie. Przybij mi się czołem. Nie wiem czemu czołem, bo to by bolało. Czy aparat na zęby może przeszkadzać w podrywaniu? Nie w takim sensie, że dziewczyny zaczął cię zlewać. Kurde, jak spowiesz się, głupi jestem. Co ja w ogóle robię? Jakieś główki ludziom daję. Ja miałem dużo znajomych, którzy mieli aparat na zębach i nie przeszkadzało to im. Nigdy mi nie mówili, że to im przeszkadzało, bo ja nigdy nie nosiłem.
I nigdy nie powiedzieli, że to im przeszkadza. Siema James, co myślisz o podbitce do dziewczyny na ankietera? Kilka pytanek o relacje damsko-męskie. Myślałem, że na początek może być łatwiej i może przy okazji rozmowa się rozwinie. Jeżeli masz jakiś fajny kontekst a propos ankiety, to wale. Ja tam nawet jest chyba jakiś filmik, gdzie ja zagaduję las. Nie, nie ma. To się nie nagrało. W ogóle słuchajcie, to jest niesamowity fenomen, ale najlepsze akcje, jakie miałem nagrane, to się nie nagrały. W ogóle miałem akcję, gdzie podszedłem do dziewczyny. To było wiele lat temu. A miałem akcję, kurwa, gdzie podszedłem do dziewczyny. Gadam z nią po 10 minutach i się całujemy. I ja sobie myślę, kurwa, jest. I to jeszcze jest nagrane, nie? Idę do kamerzysty, myślę sobie, u mnie już się cyfry miliony pojawiały w głowie na YouTubie, nie? Miliony wyświetleń, nie? Oczywiście hejtu, że to podstawione i tak dalej, ale ja już miałem, że już jestem w Stanach Zjednoczonych, mnie zapraszają do Hollywood, nie? I jacyś pranksterzy mnie tam, osoby popularne do wywiadów biorą, jak ja to zrobiłem. Podchodzę do typa i mówię, ty pokaż, jak to nagrałeś, nie? On otwiera, ja patrzę, kurwa, gdzie jest nagranie, nie? I ja mówię, stary, gdzie jest nagranie? A on mówi, no normalnie, gdzieś tu musi być, bo nagrywałem. A ja mówię, a wcisnąłeś rekord? On mówi, nie, otworzyłem kamerę i mówię, że to się nagrywa. Czajcie to? Typ włączył kamerę, klapkę i trzeba jeszcze wcisnąć jebany przycisk rekord. Czerwony, wielki, jebitny, na pół kamery przycisk rec. Wciskasz, nagrywa się, odciskasz, nie nagrywa się. Cała filozofia nagrywania. A ty otworzył kamerę i po prostu widział podgląd, nie? Nie wcisnął rekord. Więc takie tam fajne przygody, nie? W ogóle odbiegłem do tematu, jak komu coś odpowiada. Dwa dni nie pisałem z dziewczyną i ona sama w końcu napisała, bo mi nie odpisywała. Teraz jest git, ale po jakimś czasie miałbym totalnie wyjebane w takich... Ciągle nie myślałem, jak zdawała mnie. Nic nie rozumiem z tego. Siema James, co myślisz? O dobra, na ankietera. No, więc na ankietera ja kiedyś tam podszedłem do dziewczyn i powiedziałem, słuchajcie, liczę, robię spis ludności w Polsce i liczę, ile jest ludzi w Warszawie. Raz, dwa. I udawałem, że coś zapisuję. I tam dziewczyny się śmiały i tam poszła gadka dalej. Analizowałeś kiedyś Kalibabkę, jak mu się udawało uwodzić te wszystkie kobiety w tamtych czasach? Nie da się zanalizować jego zachowania, bo nie ma jego prawdziwych nagrań. Jest serial Tulipan, ale to jest serial, to jest interpretacja tego, jak to wyglądało. Zresztą tam jest bardziej interpretacja, że on poznaje dziewczynę i już tam ma już z nią relację, idą do łóżka. Nie ma procesu za bardzo, nie? Ale on jest dobrym przykładem, że on mnóstwo dziewczyn poderwał, wykorzystał. On nie był w ogóle przystojny, on był brzydki, ja bym powiedział nawet. Oczywiście w Tulipanie, w tym serialu, to tam był, że on był chuj przystojny, ale nie. Na żywo, jak go widziałem, to on nie był przystojny. Nie? Ale koleś był stuprocentowo przekonany, że jest chyba przystojny i że to, co robi, to działa. A wiara we własne możliwości jest moim zdaniem silniejsza nawet niż bycie przystojnym i nieposiadanie tej wiary. Nie? Ale to już są rzeczy, które zresztą będą w nowym kursie. Będzie tam bardzo dużo autohipnozie i takich rzeczach, żeby zyskać jednak to wysokie poczucie wartości. W ogóle tak skrócę wam, opowiem trochę o tym kursie. To jest w ogóle kurs, który przeprowadzi was przez wszystko to, przez wszystkie ćwiczenia, przez wszystkie kroki, do których ja sam się trzymałem, gdy się rozwijałem. Tam będzie 3 lata moich początków, co ja robiłem, że tak szybko się w tym temacie rozwinąłem. No, nie, że się chwalę czy coś, ale bardzo szybko u mnie to poszło. Słuchajcie, ja nawet znam gości, z którymi razem zaczynałem. To było 12 lat temu. Oni dalej mają jakieś problemy, nie? Więc sorry, jak to kogoś dotyczy. Ale serio, dalej mają problemy. U mnie to bardzo szybko poszło, ale ja totalnie inaczej podchodziłem do mojego rozwoju. Tam będą te ćwiczenia, do których ja się sam trzymałem. Będzie dużo takich pojebanych ćwiczeń, trochę metafizycznych, które moim zdaniem działają i dlatego u mnie to tak działa. I w kontekście kobiet, i biznesu, i wszystkiego w ogóle. I zdrowia, i w ogóle wszystkiego. No i też oczywiście kilka tam rzeczy, które na przestrzeni doświadczenia też już wyniosłem, ale one też tam będą, nie? Więc tak pokrótce, to będzie mniej więcej od zera do bohatera. Coś w tym desen, nie?
Ty jako facet nie możesz mieć dziecka, sama o tym pisze na Tinder i tak itp., ale ona jak ma, to musisz jej kochać i akceptować. O, trudność. Słuchajcie, no na Tinderze jest tak, że dziewczyna zakłada Tindera i ma 1000 kurwa wiadomości od faceta, więc ja się nie dziwię, to nie jest równość, oczywiście, że nie jest równość, ale tak się kształtuje rzeczywistość, a tą rzeczywistość kształtują faceci, którzy kurwa są zdesperowani i piszą do każdej dziewczyny tylko i robią wszystko, żeby się z nimi spotkała. Więc jeżeli ty byś dostawał kurwa 30 wiadomości dziennie od różnych dziewczyn, miałbyś w czym przybierać, to też byś pisał, co chcesz, a czego nie. No więc to jest jakby... To nie jest wina, że one są jakieś nienormalne, że tak piszą, tylko to jest konsekwencja tego, co one otrzymują od facetów, nie? Otrzymują tyle teraz. Słuchajcie, w moich czasach, to jest śmieszne, jak dziewczyna była, powiedzmy, za przeproszeniem zjebana, nie? Z charakteru. Nie dało się jej lubić. Do tego nie dbała o siebie. To ona nie miała gościa, nie? Albo miała w ogóle totalnie jakiegoś szczapy takiego, że w ogóle on nie miał kumpli ani nic i tak dalej. Jak coś było z nim, to może się dobrali. Teraz nawet dziewczyna, która nie dba o siebie, dla mężczyzn jest brzydka, to już ma tyle atencji, nie? Więc jest strasznie z gośćmi. Moim zdaniem to, że dziewczyny są takie, jakie są, to w dużej części to jest wina facetów, nie? Teraz. Po prostu rozpieściliśmy te dziewczyny. Tyle. Nie ma, faceci nie potrafią się postawić dziewczynom, powiedzieć im czasami, żeby kurwa już przestały robić to i to, bo się wkurwicie. Nie potrafią w ogóle jakoś tak żartować czasami dziewczyn, z siebie się śmiać. Są mega poważni, wrażliwi, kurwa. A, szkoda strzępić ryja. James, możesz pokazać nam jakieś infieldy, które nie udostępniłeś na YouTubie? O, to nie, takie rzeczy to są w bonusach w moich kursach. Tam są takie materiały. James, kiedy na jakiś gaj MMA wystąpisz? Nie ma takich pieniędzy, które by sprawiły, żeby wystąpię. Chyba, że naprawdę ktoś mi zaproponuje kurwa tyle siana. Ale ja nigdy bym się z nikim nie wyzywał, z nikim nie robiłbym chry i to nie jest mój klimat, to nie jest mój świat. Dla mnie to jest żałosne, nie wiem w ogóle jak można oglądać coś takiego. Płacić za to jeszcze, nie? Ale po pierwsze nie mam takiej popularności, żeby ktoś mnie tam wziął, a po drugie ja nie jestem taką osobą, żeby dla hajsu obijać sobie mordę, nie? Ja tam nie narzekam, jak moje życie wygląda. Dla pieniędzy nie robię wszystkiego, gdybym robił wszystko, to bym trzaskał kursy co 2 miesiące, nie? James, jak najlepiej się odmulić we flircie z kobietami po długim związku? Flirtować z kobietami. Im więcej będziesz z nimi przybywał, tym będziesz lepiej z nimi flirtował. Nie ma innej drogi. Pozdrowionka, James. Pozdrowionka, Marek. Będziemy zaraz kończyć. Sorry, jest już godzina 13 minut. Jestem padnięty. Muszę się zregenerować, serio. U mnie to już jest po tych studiach teraz, po tych sesjach, po szkoleniach. Muszę odpocząć. James, to nawet gdy nie podrywa, to podrywa. Nawet gdy robi co innego, gdy sputy, to podrywa. Również gdy nie ma chuli, że kobiety, to wystarczy się spojrzeć i pomyśli, to jakoś podejrzeć. Nie jest też tak. Ja na przykład na studiach w ogóle nie podrywam dziewczyny, ale rzeczywiście coś w tym jest, że jakieś dziewczyny są mną zainteresowane, gdzie ja kompletnie nic nie robię tam. No tak, ale może czasami... No po części... Słuchajcie, po części jest tak, że trochę jak ma się w dupie już to wszystko. Ale gdzieś tam nie jest się jakimś mongołem, no to dziewczyną będziecie się, przynajmniej jakimiś będziecie się podobać. Walisz teścia? Nie walę. Facet z brodą, dwie korzyści i pipę bliżej dupy wyczyść. O Jezu. O, co to za luksus, trafiłem ponownie na żywo. No witam. Myślę, że facet z dzieckiem bardziej się porozumie z kobietą i z dzieckiem, bo nadają na prawie tym samym położeniu, bo na przykład z perspektywy niedoświadczonego taka kobieta może być zbyt wysoko poprzeczką. Nie no, zawsze jesteście w tym samej rzeczywistości, macie te same problemy, podobne problemy, macie te same tematy, więc no tak, no zawsze będzie łatwiej, jeżeli ty masz dziecko i ona ma też dziecko, nie? Dobra.
Bro, jak bardzo popularność powiększa kutaza i jaki typ lasek leci na artystów? Dużo kobiet leci na artystów, bo z nimi raczej nie jest nudno, są bardzo spontaniczni, często mają też zaburzenia. W ogóle ciekawe jest to, że artyści statystycznie najwięcej zaburzeń osobowości jest właśnie wśród artystów, nie? Dlatego też artyści mają swoje na przykład dni, gdy super im idzie, mają wenę, gdy im nie idzie i nie mają, gdy mają gorszy humor i na przykład weny nie mają, a nawet czasami, gdy ktoś ma jakieś depresyjne stany, to na przykład wtedy najlepiej mu się maluje albo coś tworzy, nie? Więc artyści też są często nieprzewidywalni w tym wszystkim, a to po prostu się podoba kobietom i tyle, nie? Więc dlatego kobiety lecą, mogą lecieć na artystów. Czy na etapie tylko spotkań w taki dzień jak walentynki, czy odzywać się, czy nie odzywać się tego dnia do laski? Ja nie wiem, czy to. Ja nie mogę się skupić, czy te niektóre te zdania po prostu ciężko formułujecie czasami. Czy na etapie tylko spotkań w taki dzień jak walentynki, to odzywać się, czy nie odzywać się tego dnia do laski? Nie, no pewnie, czemu ma się nie odzywać? No to odezwijcie się, no. A nóż widelec czeka, aż się odezwiecie i chciałaby pójść gdzieś, nie? Na jakąś randkę albo coś takiego. Cześć, podpowiesz, jak sobie poradzić po rozstaniu z kilkuletniego związku. Bardzo świeża sprawa, bo 3 dni temu, a na przykład depresyjne spędzanie wewnętrznych hasło chyba słabo wchodzi w grę. Pozdro. No jak 3 dni temu, stary, no to ja ci nie jestem w stanie nic poradzić. Walentynki przyjdą, będziesz sam. Nie będę ci proponował alkoholu, bo to jest zawsze chujowe rozwiązanie. Idź do kumpli, idź do kogoś, nie? Spotkaj się z jakimiś typami, którzy też są sami. Idźcie na imprezę, idźcie do kina, nie wiem, nie siedź sam w domu, nie? To jest moja rada, nie? I nie pisz do ex. Więc nie siedź po prostu sam w domu, zrób coś, zorganizuj sobie coś. Dobra, panem, niestety muszę przewinąć trochę na dół. Zagadałem do 20 dziewczyn i dostałem 3 kontakty. Jaki to wynik? Bo myślę, że słaby. Raczej gdzieś jest błąd. Aczkolwiek może być taki dzień, że kurwa naprawdę jest niefart totalny i to nie musi do końca być twoja wina. Najlepiej jakąś statystykę robić na większej próbie, na przykład, nie wiem, na 50 dziewczynach. Jak na 50 dziewczynach dostaniesz, nie wiem, 5 kontaktów, 6, 7, no 10 nawet, to coś jest grubo nie tak, nie? To znaczy, że gdzieś ty popełniasz błąd. Siema James, nie uważasz, że jest teraz jakiś problem z facetami? Tyle teraz jest takich kanałów, relacje z kobietami, doktor Randka i wiele innych. Ale te kanały, bym powiedział, że były przede mną nawet, nie? Ci goście. Zawsze były jakieś problemy z kobietami. Niektórzy nie mają, nigdy nie mieli. Niektórzy będą mieli nawet całe życie, bo nie potrafią czegoś przebrnąć, czegoś zrozumieć, czegoś zaakceptować. Nie będą chcieli się zmienić. Zawsze to nawet i 400 lat temu ludzie mieli problemy z kobietami. To nie jest tak, że kurwa, bo nasi dziadkowie to nie mieli Tindera i internetu, jakoś sobie radzili, nie? W tych czasach też byli goście, którzy nie radzili sobie z kobietami. Co myślisz o Mnie Rochu? Zgadzasz się z jego poglądami? Ja już go znam, jest odkąd zaczynałem. On tam mądre rzeczy pisał, ale wydaje mi się dosyć chyba też szowinistyczny w niektórych kwestiach. Tam były takie jakieś hardkorowe rzeczy, z tego co pamiętam. Ale wydaje mi się, że nie jest to jeden z tych trenerów, którzy dużo gadają. Znaczy, on nie jest trenerem, a to nie jest jeden z tych gości, którzy mówi o kobietach, a sam tych kobiet nie ma, więc on na 100% ma. Nie? To jest gość, który ma. Bo słuchajcie, prawda jest taka, że 90% trenerów, którzy się tym zajmują, co ja, kompletnie kurwa nie potrafi ogarniać lasek. Nie? Nie będę mówił, którzy to są, ale większość z nich tak samo, nawet gorzej niż większość moich kursantów, którzy się do mnie zgłaszają. Nie mówię to jako, bo to moja konkurencja, ale tak jest, nie?
On, z tego co pamiętam, on nawet ma jakieś artykuły na stronie, bo ja go poprosiłem, bo miał kilka fajnych rzeczy. Ja już go nie czytałem z 7 lat. Nie wiem, co on tam wrzuca. Nowego przynajmniej. Nic nowego 7 lat nie przeczytałem. Czy tam od 5. Ale z tego co on pisał i pamiętam, to on miał, nie? Dziewczyny. Wędrynki będę spędzał sam w domu przed komputerem i a mam 25 lat. No zdarza się, stary, no i nic z tym jakby. Rozpaczanie kompletnie nikomu nigdy nic nie pomogło w niczym, nie? Rozpaczanie nad czymś. Znęcanie się kurwa nad sobą, że jestem taki owaki, dlaczego nie mam, jestem prawiczkiem czy coś takiego, tylko nikomu nic nie przyszło, nie? Mazgajenie się. Czasami warto jest się pomazgajić, ale summa summarum nie przyniesie to nic, nie? A na pewno nie przyniesie to wam kobiet. Jeżeli ktoś jest sam, idźcie sobie na miasto jutro, nie? Idźcie sobie na miasto do galerii, przejdźcie się, nie wiem, w środę, w czwartek do klubu. Spróbujcie zagadać do dziewczyn, nie? Po prostu róbcie coś, no. One same nie przyjdą, a poznawanie dziewczyn tylko w swoim środowisku to jest totalne ograniczenie, nie? W swoim środowisku, w gronie tylko swoich znajomych, czy w pracy, czy gdzieś tam. Macie bardzo ograniczoną pulę, a jeżeli macie umiejętności podrywania dziewczyn, kiedy chcecie, gdzie chcecie, jak chcecie, to macie nieograniczone możliwości poznawania, nie? To jest niesamowite. Mogę iść teraz, gdzieś przez miasto, jak wypatrzę fajną dziewczynę, to mogę ją poznać, nie? To daje wam w ogóle totalną swobodę i takie poczucie, że nigdy nie będziecie sami, nie? Bo jeżeli jeszcze nauczycie się to dorobić dobrze, to zawsze będziecie mieć dziewczynę. Jeżeli ktoś ma ogromny strach przed kobietami, mam kurs bez strachu, zachęcam do kupna. Są tam ćwiczenia, 30 ćwiczeń do robienia na mieście. Teoria z metodami, które pomogą wam ten lęk regulować, żeby nie był tak paraliżujący. Macie męską charyzmę, dzięki której będziecie bardziej intrygujący, będziecie mieć to coś. Macie dużo takich moich materiałów praktycznych, które wam się przydadzą, nie? Więc ograniczę was budżet. Chęci, motywacja i to, żeby wziąć się na odrobinę odwagi. Dobra. Będziemy kończyć. Przepraszam, jest mnóstwo pytań. Jest tyle pytań, że zaraz się zesram chyba. Jezus Maria, ile to macie pytań? Zacznij dźwigać ciężary, to nikomu jeszcze nie zaszkodziło. Laski lubią mięśnie, nie muszą być ogromne. Dokładnie tak. Dobrze jest jakkolwiek wyglądać. Zawsze to jest na jakiś plus. To widzę, że jakaś na dyskusję z jakąś dziewczyną się wzięła. Czy kobiety prokuratorki przy władzy to atrakcyjne babeczki? No, bo każda kobieta, która o siebie dba i podoba się facetom, będzie atrakcyjna, tylko że faceci boją się takich kobiet. Po prostu boją się, kropka. Boją się takich kobiet, faceci gdzieś tam z natury wolą skromne, nierzucające się dziewczyny. Są faceci, którzy chcą ujarzmić takie kobiety przy władzy, nie? Albo takie, które mają charakter i które ich podnieca, ale uważam, że jest ich mniej niż więcej, nie? Więc no to może powinien, zwłaszcza w stroju jakimś takim biurowym, fajnym, nie musi być krótkie, nie? To nie o to chodzi o to, ale dobrze dopasowany, uwypuklający figurę, okulary, dobra fryzura, no to jest jakaś nawet fantazja męska, mieć taką w łóżku przynajmniej, albo się spotykać z taką kobietą, więc no to może być atrakcyjne. Pytanie, ilu jest facetów, którzy nie będą traktowali kobiety o władzy, jakby była kimś na przykład lepszym od nich, nie? Moim zdaniem mało facetów jest pewnych siebie. Tak szczerze, takich prawdziwie w kontaktach z kobietami, no bo jest wiele wymiarów pewności siebie. Można być pewnym siebie w pracy, kurwa, w kiosku ruchu rozmawiając ze swoją ulubioną panią. W różnych sytuacjach są różne pewności siebie. No i też pewność siebie w kontaktach z kobietami to jest odrębny byt, nie? Więc można być pewny siebie bardzo w pracy, w swojej firmie, jako gdzieś tam wykonywać coś, a totalnie niepewny siebie w innych wymiarach.
James, czy miałeś jakąś śmieszną sytuację na kursie, że twój kursant rozbawił cię, że miał powiedzieć jakiś tekst do kobiety, a nie wyszedł mu ten tekst za bardzo? Miałem kiedyś na szkoleniu gościa, ale taki bezpośredni typ, nie? Trochę seba taki, nie? Ale w porządku był. I on totalnie miał w dupie uczenia się czegoś na pamięć. Ja wysłałem go do dziewczyny. To było szkolenie grupowe. I ja go wtedy odsłuchiwałem też, nie? Więc słyszałem jego rozmowę, jak zagaduje. On podchodzi do dziewczyny i mówi: cześć, jak masz na imię? Ona powiedziała: a po co ci to wiedzieć? On odpowiedział: po jajco. I tak się zaczął na nią poważnie patrzeć, że ona tak zaczęła się śmiać, że od razu się z nim przywitała i zaczęła z nim gadać. Nic tam finalnie nie wyszło z tym, ale to mnie chyba wtedy najbardziej chyba rozbawiło. Że taki spontan w ogóle wulgarny wyszedł. Ale nie no, miałam mnóstwo. Miałam jakąś taką śmieszną sytuację. Też dziewczyna dobrze zareagowała, on tego nie pociągnął niestety. Gdzie tak się strasznie bał podejść, ale już wziął się na odwagę. Też go odsłuchiwałem i mówi: cześć. I ona tak się odwraca i mówi: cześć. Co robisz? Gdzieś, rozumiecie, totalnie w ciągu dnia, nie? Dziewczyna idzie na metro, śpieszy się, w chuj ludzi, nie? A on mówi: cześć, co robisz? I on to powiedział w taki sposób naturalny, że to było tak szczere z jego strony, że ona zaczęła się śmiać i mówił, że idzie na metro z pracy, ale stała tam, nie? Stała tam. Stała tam uśmiechnięta. I ja mówię: kurwa, weszło mu to, nie? I on tak stał, widać, że nie wiedział, co powiedzieć. Myślał, że to było w ogóle jakieś odrzucenie, że ona idzie na metro, więc pewnie nie chce z nim gadać. Powiedziała: dobra, to cześć. I ona poszła. Ja mu powiedziałem: stary, to był jeden z najlepszych tekstów, jaki słyszałem w życiu, autentycznie. To jedna z najlepszych tekstów, które ktoś powiedział na szkoleniu. Czy barwna przeszłość seksualna u dziewczyny może lub powinna być przeszkodą w stworzeniu poważniejszej relacji? No, jeżeli nie było to kurwa setki gości, jakichś nie wiadomo jakich płatnych imprez, no to raczej nie, no dajmy też się dziewczynom pobawić, no bez przesady, nie? Niech też coś mają z życia, nie, że tylko jeden koleś. Zresztą i tak nie będzie, nie? To faceci by chcieli, żeby dziewczyny były tylko dla nich i że w ogóle, żeby były dziewice i nawet jak one stracą z facetami dziewictwo i zerwią ze sobą, to najlepiej, gdyby ona już została abstynentką seksualną do końca życia, nawet jak nie będą razem. Tak działa męska psychika, nie? Że kobiety muszą być czyste, kurwa. Jest fantazja o tej czystości kobiet. A z drugiej strony bardzo chcemy też, żeby dziewczyna była czasami w łóżku i wulgarna i w cudzysłowie tam brudna, powiedzmy, nie? Żeby można było robić z nią co chcemy, więc mamy jakieś takie czasami śmieszne, podwójne standardy w tym wszystkim. James, walka w kisielu z jakąś laską w MMA. Nie ma szans. Jeden łokieć i laska leży. Powiedz, co zadajesz to pytanie, bo jesteś prawniczką? No. James, jeżeli kobieta pyta się, czy pozwoliłby mi przespać się z innym, bo ktoś ją zainteresował sobą, ale potem mówi, że jak z nim rozmawiała, to tak jakby przy mnie zdradzała. Jesteśmy tylko w układzie. Znaczy, no to miło, że jesteś w układzie typowo seksualnym, czyli że jesteście tylko dzieli was łóżko, no to ma prawo do tego, nie? Ja powiem wam tak, ja się nigdy nie lubiłem dzielić z nikim. Jeżeli ja dawałem im prawo, czyli ja zawsze mówiłem: słuchaj, ja wiem, że nie jesteśmy razem, możemy sobie bzykać się z kimś chcemy, a jeżeli się z kimś innym bzykniesz, no to ja spierdalam, nie? I tyle. Pomimo tego, że byliśmy w układzie, to ja nie byłem w stanie znieść, że po kimś mogę ubijać śmietanę. Więc, ale nie miałem nigdy za złe tego, no bo jeżeli mamy układ taki, że się tylko bawimy, to się bawimy, nie? Więc ja bym nie pozwolił, ale bym, znaczy nie, ja bym puścił wolno, ale wtedy spierdalaj, nie? Ale no hard feelings.
Dzięki za oglądam. Dzięki za odpowiedź. Oglądam od 5 lat ciebie. Pomogłeś mi wyjść z wielu ciężkich sytuacji. Jeżeli to chodziło o mnie, to spoko. Cieszę się bardzo. Bardzo mnie to cieszy, że komuś pomagam. Słuchajcie, gdyby nie wasz feedback, jakaś wasza wdzięczność, że coś wam że wam pomogłem, że moje materiały są super i że chcecie więcej i że dziękujecie mi, to ja bym tego już dawno nie robił, autentycznie. Ja już bym to dawno opierdolił, nawet jeżeli mogę zarabiać z tego coś, to ja bym i tak to olał, nie? Bo długo to robię moim zdaniem. Długo w tym siedzę. Są rzeczy, które się już zajmuję poza tym tematem. I gdyby nie to, że jesteście mi wdzięczni, że piszecie mi to, to ja już bym tego to zostawił. Więc piszcie mi to. Nie? Bo zawsze miło się robi, jak komuś pomagam i ktoś mi o tym mówi. Na walentynki najlepiej nie poznawać. Najlepiej poznawać dziewczynę, jak się siedzi w szafie na przykład. Odezwanie się do dziewczyny walentynki, z którą dopiero kilka razy się spotkaliśmy, to zabicie tajemniczości i bycie wyzwaniem? Nie. Bycie wyzwaniem to jest sposób, w jaki traktujecie siebie i jakie macie poczucie wartości, na ile sobie pozwalacie w relacji, na ile sobie nie pozwalacie, na ile jej, na ile sobie, na ile się angażujecie w to wszystko, na ile pozwalacie jej się angażować. A takie pojedyncze rzeczy, jeśli odejdziecie walentynki, to nie ma aż tak dużego znaczenia. Znaczenie ma na przykład to, czy się frustrujecie, gdy ona wam nie odpisuje. Albo inaczej, co robicie, gdy ona wam nie odpisuje, jak na to reagujecie. Takie małe rzeczy pomiędzy waszymi spotkaniami, na spotkaniach. Tam się tworzy bycie wyzwaniem, tam się tworzy bycie nagrodą. O tym jest w książce Zdobyć Kobieta. Zdobyć Kobieta, polska, trudny język. O tym jest w moim poradniku ostatnim Zdobyć Kobietę. Tam jest wszystko o tym, co robić, żeby kobiety się was zakochiwały, żeby być tą najwyższą wartością, żeby być nagrodą, nie? Jeżeli ktoś jest chętny, to kupujcie, wspomóżcie mnie. Nie będziecie żałować na pewno kupna tego poradnika, jakiegokolwiek z mojego kursu. Słuchajcie, będziemy kończyć. Fajnie mi się z wami rozmawiało. I co, do następnego, jeżeli macie jakieś pomysły na dalsze moje filmy, rzucajcie, im więcej propozycji wrzucacie, co mam nagrywać, jak mam nagrywać, tym bardziej mi się będzie chciało to robić, bo przyznam szczerze, że nie mam jakiejś takiej inspiracji. Dajcie mi inspirację, bądźcie moją inspiracją, dajcie mi coś, żebym mógł coś robić więcej, dawajcie mi pomysły, co wrzucać, co nagrywać. Nawet dawajcie mi pomysły, jaki mogę kurs nagrać płatny, czy jakiś poradnik, bo ja wiedzę mam bardzo dużo, mam też te studia psychologiczne, więc jak to się mówi, wykorzystujcie mnie z każdej strony, ale powiedzcie jak, nie? Dobra, słuchajcie, dzięki, fajnie się rozmawiało, dzięki wszystkim, którzy wspomogli mnie dzisiaj, wysłali mi pieniążki. Pieniądze, Boże, jak nie lubię, jak ktoś mówi pieniążki, czemu ja to powiedziałem? To już jest ta bardzo późna godzina. Osoby, słuchajcie, osoby po 30 już idą spać o tej godzinie. Więc dzięki za hajs, dzięki za kapustę. W ogóle, jeszcze zanim pójdziecie, jeżeli ktoś jeszcze został, przed wypuszczeniem kursu albo po wypuszczeniu nowego kursu na pewno będę robił tournée na żywo po większych miastach w Polsce. I tam będziemy mogli się spotkać na żywo. Będę występował 3-4 godziny. Czekajcie na więcej informacji. Na razie nic o tym nie ma, bo jeszcze nie ma stworzonego kursu, ale jak będzie, to prawdopodobnie po wypuszczeniu zrobię takie tournée. I będziemy mogli się spotkać na żywo. Będziecie mogli przybić ze mną piątkę. Będziemy mogli się pośmiać, posługać się pindolami, stuknąć się czołem, jak ja dzisiaj z jednym gościem, który mi wpłacił donata. W Sieciechowie będę, w Sieciechów to jest pierwsza miejscowość, do której zawitam. Później będzie Czyżew Złota Jabłoń, Tłuszcz, Bagno, Zgorzelec i Tarnobrzeg. To będą główne miasta, w którym będą wystąpienia. Zawitam jeszcze do Łap, do Piekła, Cycki.
To są główne miasta, w których będę przeprowadzał webinary. Więc czekajcie na więcej informacji, jeżeli ktoś będzie chciał mnie spotkać na żywo i zobaczyć moją mordę, to na pewno w tym roku nam się to uda. Dzięki za wszystko, fajnie się rozmawiało i trzymajcie się. Piona. Puh.